Dzień dobry, miło mi powitać wszystkich na debacie dotyczącej współpracy korporacji ze startupami. Nazywam się Iga Kołacz, jestem redaktor prowadzącą serwisu Startup Poland Standardy, a moimi gośćmi są dziś Piotr Pintas, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Totalizatora Sportowego. Bardzo miło. Kolejny Dzień nasz dobry. gość to Przemysław Siemaszko, co-founder and CEO GG Predict. Dzień dobry. Kolejny gość to Norbert Raus, CEO i co-founder Alpha Moon. Dzień dobry. Póki co to tyle, jeśli chodzi o naszych gości. Być może jeszcze ktoś dołączy w trakcie, ale to zobaczymy właśnie w trakcie. Jesteśmy świeżo po publikacji raportu, o którym wspomniałam, jeśli nie z CVC, to co? Współpraca korporacji ze startupami zrealizowanego przez Startup Poland. I z niego wynika, że waga innowacji i otwartości biznesu na nowe rozwiązania jest nie do przecenienia. Korporacje zdają sobie doskonale jednak sprawę, że nie mogą zlekceważyć tego postępu technologicznego. I tutaj z pomocą przychodzą startupy. Rzecz w tym, że korporacje pod względem stylu pracy nie są naturalnym partnerem dla startupów. I o tym chciałabym porozmawiać. Jak według Was w praktyce wygląda symbioza dużego biznesu z młodą technologią? Co może startup, a czego nie może korporacja? I tutaj poproszę może jako pierwszego pana Piotra Pindasa. Na pewno duży może więcej, zaczynając od znanego hasła reklamowego. Korporacje są wyposażone w zasoby, są wyposażone w personel, w procedury oraz pewne dosyć już utarte schematy postępowania i rozwiązywania problemów biznesowych. Natomiast to, w czym korporacje nie są najlepsze, czego brakuje, to tak naprawdę nowe, świeże pomysły. Środowisko korporacyjne, jakkolwiek zdarzają się takie przypadki, nie jest to najlepsze środowisko, żeby wypączkowały nowe idee, nowe technologie. Jednak tak się utarło i taka jest praktyka, że od nowych pomysłów są jednak ci tacy najmniejsi. No dobrze. A co pan Norbert Raus sądzi na ten temat? Jak rzeczywiście ta symbioza wygląda tego dużego biznesu z młodą technologią? Czy korporacje są przygotowane na to, co oferują młodzi i na ich styl pracy? Jasne. Ja powiem jeszcze tutaj, odniosę się troszkę do tego, co Piotr wspomniał, jakby z punktu widzenia startupu, to też bardzo zależy, na którym etapie startup jest w takim przy nawiązywaniu współpracy z korporacją, bo warto też powiedzieć, że jednak startup u zalążka to jest szukanie market fitu, czyli szukanie tak naprawdę problemu, który jest do rozwiązania i warto go rozwiązywać, czyli jest potrzeba na rozwiązanie danego problemu. Jakby z mojej perspektywy i doświadczenia, korporacje przede wszystkim to oferują startupom jakby na wstępie, to jest dojście do biznesu i dojście do bardzo realnych potrzeb, które występują w większych korporacjach, u większych klientów. Jakby doświadczenie, przynajmniej nasze w takiej symbiozie, to co wspomniałaś, Iga, szczególnie na tych wczesnych etapach, jest bardzo pozytywny, ponieważ dla nas jest to pierwsza walidacja pewnych pomysłów, innowacji, które powstają właśnie w zalążku startupowym i zderzenie tego z rzeczywistością, zderzenie tego na płaszczyźnie, na kilku płaszczyznach, tak bym powiedział. Pierwsza płaszczyzna to jest taka, czy rzeczywiście jakby to rozwiązanie, o którym myślimy, ono przekłada się na rozwiązanie, czy też na percepcję na przykład klienta korporacyjnego. To znaczy, czy na przykład innowacje są w stanie być zastosowane w całym ekosystemie enterprise'owym, czy też korporacyjnym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo często, przynajmniej w naszym doświadczeniu, te pierwsze jakby oczekiwania i pomysły, które mamy, bardzo mocno się zderzają z taką, to o czym Piotr powiedział, pewną ustrukturyzowanym schematem pracy korporacji. Trochę na takiej zasadzie, że startup w swojej naturze musi szybko, dynamicznie, bardzo szybko zmieniać i dostosowywać się do różnego otoczenia, jak również do klientów. Tak korporacja, jak się zderzamy z korporacją, no to jest jednak byt, który ma pewną inercję, pewien styl,
i zmiana taka nawet dość drastyczna w korporacji jest trudna. I to jest właśnie zderzenie tych pierwszych dwóch światów i to jest bardzo dobre, według przynajmniej w mojej ocenie i w moim doświadczeniu, żeby na początku zderzyć się z tą rzeczywistością. Jeżeli naszym klientem jako startup jest duży klient, czyli klient enterprise'owy, korporacyjny, to wtedy bardzo jest to cenna wiedza na początku, żeby jakby dostać taki bardziej realistyczny feedback od tego, jak szybko możemy to wprowadzić, co więcej musimy jeszcze dobudować do tej innowacji, którą tworzymy, tak aby rzeczywiście ten produkt został używany i zastosowany. Może ja zatrzymam się tutaj i pozwolę też Przemkowi trochę dodać. Jasne, też. Słucham. Jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówił Piotr, co mówił Norbert. Wydaje mi się, że no, najważniejszą kwestią w tym wszystkim, zarówno w działaniu startupu, i największą różnicą poza zasobami jest ta prędkość działania i wydaje mi się, że to często jest, tak mówiąc może o tych problemach, no to problem jest taki, że startupy działają szybko, raczej mają tych pomysłów bardzo dużo i to, co często powoduje pewien rozjazd, że kiedy startup przychodzi do korporacji, no to jest gotów jutro wdrożyć swoje aktualne rozwiązanie, za dwa tygodnie będziemy mieli to, co wam brakuje, czego jeszcze potrzebujecie, żeby to było możliwe do wdrożenia, na co dowiaduje się, że świetnie, mamy listopad, to akurat żebyśmy w budżecie na 25 rok zapisali sobie naszą współpracę i wtedy będziemy wdrażać cokolwiek ustalimy. Także to jest pewnie jakby taka największy rozjazd, czyli to budżetowanie, powolność procesów, gdzie w startupie z jednej strony, żeby obsłużyć dużą korporację, potrzeba zaangażować dużą część zasobów w ogóle całej firmy, a z drugiej strony efekty tego mogą przyjść dosyć późno. Z drugiej strony, jeżeli korporacja jest na to przygotowana, co często, coraz częściej może się zdarza, że korporacje przychodzą już przygotowane na to, że mamy jakiś gotowy budżet, jesteśmy chętni, żeby wdrażać coś od razu, no to wtedy taka współpraca z naszego przynajmniej doświadczenia może też owocować tym, że tak jak Piotr mówił, w strukturze, która dotychczas była dosyć skostniała, dosyć powolna, wchodzi startup, od razu coś wdraża, od razu pozwala testować jakieś nowe rozwiązania i dzięki temu właśnie zapewnia jakiś powiew świeżości w organizacji, gdzie tego dotychczas nie było. Też myślę, że w tym momencie spotkania się startupu z korporacją, dla startupu ważne jest to, o czym mówił wcześniej też Norbert, że oni mają szansę przetestować na żywym organizmie wdrożenie swojego produktu, przy czym w tym momencie raczej mam na myśli właśnie takie zetknięcie, bo ktoś, zetknięcie się z drugą firmą, ktoś z drugiej strony przepatrzy tak naprawdę zasady współpracy i postawi im pewne warunki. Ja mam świeżo w pamięci wdrożenie, które kończymy w tej chwili w Totalizatorze, o czym pewnie później będę mówił, ale dla nas i dla tego wdrożenia takim ważnym momentem było przejście do kar umownych i powiedzenie: chłopaki, dowieziecie to, i po drugiej stronie już nie było takiej zwinności, musieli się trochę zastanowić, trochę pomęczyć, żeby wrócić do nas i powiedzieć: no tak, dowieziemy. Tak więc ja. To jest też taka duża wartość dla startupu, możliwość po prostu przejścia tej ścieżki z dużym klientem. Dokładnie. Tutaj jeszcze dostałam sygnał, że jest z nami Ignacy Bobruk, więc jeśli nas słyszysz, to gdybyś mógł również włączyć się w rozmowę i dołączyć do tego pytania, jak z twojej perspektywy wygląda ta współpraca dużego biznesu z młodą technologią. Cześć, na wstępie przepraszam was, ale mam problemy z połączeniem, nie udało mi się z komputera, łączę się z telefonu służbowego i też mam te jakby ograniczenia co do możliwości włączenia się z wami z kamerą. I w związku z tym trochę trwało, żebym jakoś to mógł pogodzić. Cieszymy się, że to nas pozdrawiam was z Lizbony, jest ostatni dzień Web Summit, więc łączę się z wami z Portugalii. I tak, jeżeli chodzi o tej wypowiedzi kolegów, z uczestników tego wydarzenia, panelu, to z mojej perspektywy większością z wszystkim tym, co zostało powiedziane, to się zgadzam. Ja bym tylko dodał taką kontrę, że
Tutaj Piotr mówił, że duży może więcej. Właśnie ja zawsze mówię, że nie zawsze, bo startupy jednak mają większą skłonność do podejmowania ryzyka, na które korporacji jest ciężko czasem się podjąć tego ryzyka i na nie zgodzić, po prostu je skonsumować. To jest bardzo, bardzo dużo procesów, analiz, a jednak innowacje lubią tempo, lubią żyć swoim życiem i jakby tutaj każdy dzień dla startupu jest ważny. I jak korporacja miałaby być takim startupem, no to jednak tutaj myślę, że by była zawsze z tyłu. Wiadomo, że to się zmienia i myślę, że bardziej właśnie wypracowanie takich zasad współpracy i otwartości tego podejścia open innovation, ale jednak poszukiwania innowacji poza wewnątrz korporacyjnym tutaj światem jest bardzo, bardzo istotne i myślę, że to jest sytuacja win-win dla obu stron, bo tak jak zostało wspomniane, startupy zyskują jakby pierwszą możliwość walidacji swojego produktu, czasem trochę dostosowania go, przemodelowania do tego, czego faktycznie potrzebuje duża organizacja, jeżeli jest to rozwiązanie B2B. I tak samo to, co Piotr powiedział, czyli to pierwsze zderzenie się z tą ścieżką korporacyjną, jeżeli chodzi o, tutaj patrząc na to od strony współpracy, czyli te wszystkie prawne aspekty finansowe, myślę, że to jest bardzo cenny taki nabytek, wiedza, którą można zdobyć, a która się przyda w późniejszym biznesie, zwłaszcza myśląc o ekspansji i poszukiwania klientów za granicą. Jeszcze tak zapytam, co waszym zdaniem korporacja może zaoferować startupom? Czy rzeczywiście te korzyści, benefity są ogromne, czy jednak możemy na pewnym poziomie mówić trochę o takiej jednak wzajemnej współpracy, relacji i nie aż takiej dysproporcji pomiędzy tymi siłami właśnie? To zależy. Te korzyści mogą być ogromne. No, korporacja dla takiego startupu może stać się z dnia na dzień głównym klientem pozwalającym na przeżycie, przetrwanie i rozwój. Oczywiście jest to też niebezpieczeństwo, gdyż taka koncentracja na kliencie bardzo uzależnia. Niemniej na samym początku istnienia spółki każde źródło finansowania jest dobrym źródłem. Wtedy, kiedy jeszcze pomysł biznesowy nie jest w 100% zwalidowany, kiedy jeszcze cały czas walczymy o to, żeby zaistnieć na rynku, potrzebny jest nam czas. Ten czas kupujemy po prostu za pieniądze. Kupujemy go albo za pieniądze naszych akcjonariuszy, udziałowców, raczej na wstępnym etapie nie pożyczkodawców, gdyż banki nie są chętne finansować tego typu przedsięwzięcia. No i jeżeli takiemu startupowi trafi się duży klient korporacyjny, to może dać mu właśnie dzięki zapewnieniu finansowania bardzo duży tak zwany kop rozwojowy. A to teraz jeszcze pytanie do startupów. Co właśnie dla was oznacza współpraca z korporacją? Na jakich aspektach najbardziej wam zależy? Tu już trochę było powiedziane o tym, ale rzeczywiście, czy to chodzi bardziej o networking, czy właśnie o to finansowanie wspomniane, czy może o korzystanie z narzędzi albo dostępu do ekspertów? Wydaje mi się, że pozwól, Norbert, że ja to nazwę też powiem. Z mojej perspektywy są trzy chyba takie najważniejsze aspekty. Pierwszy, no to co powiedział Piotr, wiadomo, sprzedajemy komukolwiek, żeby na tym zarobić. Korporacje zwykle są skłonne, jakby mają większe możliwości zakupowe. Zwykle te płatności są pewniejsze, także to jest, finanse są tutaj kluczowe. Druga rzecz to też jest jakby budowanie wiarygodności firmy. Współpracując z Totalizatorem Sportowym czy z GPW, nagle taki startup staje się dużo bardziej wiarygodnym partnerem dla kolejnych firm, niż kiedy obsługuje jakieś nikomu nieznane mniejsze firmy. No i trzecia rzecz to też jest to, co wspominaliśmy, co Piotr i Norbert, o czym dużo mówili na samym początku, czyli właśnie ta nauka i wiedza, jakby co jest potrzebne i możliwość dosyć szybkiej, nawet jeżeli się nie sprzedaje, to po prostu rozmawia z kupującymi w korporacji, zrozumienie, nauczenie się, jak dalej te procesy prowadzić, co potrzeba stworzyć. Także wydaje mi się, że to są takie trzy kluczowe elementy tej współpracy. Pozwolicie, że dodam jeszcze od siebie, zgadzam się zdecydowanie z Przemkiem i z Piotrem,
Natomiast ja troszeczkę powiem może o ryzykach, które my widzieliśmy, ponieważ jakby szczególnie na tym wczesnym etapie, Piotr o tym wspomniał troszeczkę, jednak jest to dysproporcja dużego gracza, który trochę dyktuje warunki, i małego startupu, któremu zależy na tym, żeby ten produkt wdrożyć, zwalidować i uruchomić. I my widzieliśmy też w swojej własnej historii wiele sytuacji, kiedy jednak korporacja, tak jak Piotr powiedział, bardzo dużo jakby kieruje startupem, gdzie ta wizja produktu ma pójść, bo jednak ostatecznie chcemy rozwiązać problem klienta. To jest jakby korem tego, co robimy. No i często się spotyka sytuacje, kiedy, i to jest właśnie, ja bym chciał dopowiedzieć jako trochę taka przestroga i jakaś bardzo duża świadomość u founderów i u ludzi ze startupu, że trzeba być bardzo świadomym, aby nie jakby stworzyć produktu pod klienta. Jeżeli budujemy produkt ogólny na rynek, a nie rozwiązujemy problem danej korporacji, bo troszeczkę w tym kontekście mówię o startupach budujących produkt masowy, to wtedy jest bardzo duże ryzyko, że na tych wczesnych etapach będzie to zbudowany produkt albo bardzo mocno dostosowany, na przykład pod totalizator sportowy albo pod GPW. I to jest duża trudność, ponieważ z jednej strony mówienie nie na tak wczesnym etapie do dużej korporacji jest trudne, a z drugiej strony jednak chcemy jakby rozwiązać ten problem w jakiś tam sposób, więc tu jest trochę taki balans pomiędzy powiedzeniem nie, powiedzeniem tak, ale jakby dojściem do celu w taki sposób, żeby jednak ten produkt później mógł być jakby zastosowany u innych klientów. Więc ja widzę jakby takie ryzyko, które się przejawia, poza tymi oczywiście benefitami. Tutaj ja myślę, że to jest bardzo duża rola korporacji w tym, ponieważ widzę dużą zmianę na rynku właśnie poprzez programy Open Innovation, kiedy korporacja ma świadomość tego, ma świadomość sytuacji startupowej i jakby jest też otwarta na to, żeby rozwiązywać może nie cały problem dokładnie tak, jak ktoś chce, tylko dać startupowi wolność na to, żeby właśnie robić to, co w czym my jesteśmy dobrzy, czyli w innowacji i proponowaniu świeżych podejść, a niekoniecznie, wiecie, dostosowywanie dokładnie tak, jak zawsze było w korporacji, tak? Więc jakby to jest mój tak jakby komentarz jakby w kontekście jakby tej współpracy, ale benefity są zdecydowanie przeważające. Pytanie też, czy korporacje w ogóle są gotowe na współpracę taką de facto na wyłączność ze startupem, bo rozumiem, że jeżeli współpracujemy na wyłączność, to finansowanie powinno być wyższe, a jeśli korporacje na to nie stać, to czy jest chętna, żeby po prostu no dać tą wolność, jak na to patrzycie, jakie macie doświadczenia z tym? Tutaj może też pytanie do Piotra, do Ignacego z strony korporacji. To może ja zacznę i też uzupełnię, jak coś jestem cały czas z wami, po prostu jak wyłączam mikrofon, to znikam z ekranu, więc to nie jest tak, że gdzieś się wyłączyłem, was opuściłem. Jeżeli chodzi o tą wcześniejszą dyskusję, tutaj faktycznie Norbert zauważył ciekawą kwestię, czyli tą nie zamknięcia się na jednego klienta jakby w docelowym już rozwiązaniu. I to jest bardzo ważne i myślę, że tutaj no, obie strony powinny dbać o to, żeby jednak ta współpraca była na takich warunkach, jak się umawiamy. Jeżeli duży klient widzi jakby rozwiązanie u siebie na stałe i że to będzie rozwiązanie, które może będzie chciał kupić docelowo i przejąć, to takie warunki myślę, że na początku spotkania powinny zostać ustalone. A no nie słyszałem w Polsce, żeby takie sytuacje jakieś miały miejsce na rynku jeszcze, więc mam nadzieję, że takich sytuacji nie było, że ktoś się kolokwialnie mówiąc przejechał na jakiejś współpracy w taki sposób, ale myślę, że duża tutaj jest możliwość współpracy ze startupami i tych korporacji współpracujących jest coraz więcej i z mojej strony te korzyści, które widzę wśród startupów po zakończonych współpracach z nami, no to na pewno to jest to, co tutaj się też pojawiło, czyli łatwość późniejszego znalezienia następnych klientów, ale też dużo szybciej obserwujemy to wśród startupów, z którymi współpracowaliśmy, znajdują później finansowanie
od funduszy i to też zagranicznych, bo wielokrotnie gdzieś tam do nas się odzywały różne fundusze, często też z zagranicy i się pytały, czy faktycznie z kimś współpracowaliśmy. Więc widać, że jest to wartość dodana po takiej współpracy i myślę, że bardzo, bardzo duża. No tutaj o korzyściach dla korporacji z takiej współpracy też można mówić dużo i dla startupów pewnie też wiele, więc myślę, że nic innego nam nie pozostaje, jak zachęcać rynek do tego, żeby był coraz bardziej otwarty do takich działań. Oczywiście wszystko z głową, żeby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana z tej współpracy, żeby to się mogło swobodnie rozwijać. Jeśli Iga, możesz powtórzyć pytanie, bo trochę odpłynąłem gdzieś. To już trochę odpowiedziałeś na to, bo właśnie pytałam o tą chęć korporacji, jeśli chodzi o współpracę na wyłączność, czyli to, żeby jednak startup tworzył rozwiązanie dedykowane konkretnemu klientowi. Jasne, czy jednak korporacje są skłonne i chętne, żeby współpracować ze startupem, chociażby nawet poprzez programy akceleracyjne bądź w innej formie, ale ze świadomością, że to rozwiązanie, które jest stworzone, nie jest tylko dla nich. Czy my nie byliśmy w takiej sytuacji podczas współpracy, które mieliśmy, że ktoś przyszedł do nas z rozwiązaniem typowo pod naszą działalność biznesową, bądź w drugą stronę my widzieliśmy, że to jest coś dla nas i tylko z nami możecie współpracować, my chcemy tak naprawdę was kupić. Takiej sytuacji nie mieliśmy. O takich sytuacjach czyta się gdzieś na rynku, zwłaszcza za granicą, gdzie tych współprac jest dużo więcej. I myślę, że tutaj to jest, tak jak powiedziałem już, no, warto ustalić zasady gry na początku, na pierwszych spotkaniach i się ich trzymać, po prostu tak jak w biznesie, tego kultura wymaga, żebyśmy nie oszukiwali się gdzieś i nie zapędzali startupu w jakiś narożnik, z którego potem mają problem, żeby wyjść, bo jednak to też jest jakby możliwość, tak jak Norbert powiedział, dużej korporacji, która może zachęcać systematycznymi płatnościami regularnymi tutaj i to jest faktycznie coś, co można nadużywać. Mam nadzieję, że tego na rynku nie ma i nie będzie, więc to tak z mojej strony. Mhm. Może jeszcze pozwolisz, że jeszcze dodam tutaj do twojego pytania. To jest trochę tak, zaobserwowaliśmy też w naszym doświadczeniu, że robienie projektu, nawet jako startup, na wyłączność dla kogoś, to jest trochę budowanie jak software house rozwiązania uszytego pod klienta. I teraz myślę, że są plusy i minusy tego, to też trzeba to rozpoznać. No plus jest taki, że to jest rozwiązanie pod klienta, natomiast no, dużym minusem jest pewien rozwój i utrzymanie tego produktu, jakby tego rozwiązania, bo to jest bardziej rozwiązanie niż produkt, który startup buduje. I to, co my obserwujemy, to jest też zmiana mentalności wśród klientów korporacyjnych, którzy jednak preferują rozwiązania pudełkowe albo rozwiązania takie, które mają w sobie pewną roadmapę i wizję tego produktu, rozwoju w przyszłości. Bo wtedy tak naprawdę zobaczcie, że takie rozwiązanie, my jako startup, okay, wdrożyliśmy powiedzmy wczesną wersję, nawet w totalizatorze czy na GPW, natomiast my jakby mamy wizję, pracujemy nad tym produktem, rozwijamy go coraz bardziej, on się staje lepszy, bardziej efektywny i tak naprawdę to, co jeżeli to jest na przykład w modelu subskrypcyjnym, to znaczy jakby model finansowania jest licencyjny, na przykład w jakiejś tam formie odnawialnej, no to wtedy jakby te innowacje, które dalej postępują w tym produkcie, wracają do korporacji i ten produkt się ciągle rozwija. Mówimy też o nowych technologiach, które wchodzą, no i to jest naszą domeną startupową, że my jednak jesteśmy blisko tej innowacji, blisko technologii i my te produkty dostosowujemy, żeby być dalej konkurencyjnym na rynku. I taki klient korporacyjny z otwartą głową na to, żeby właśnie jednak kupować ten produkt pudełkowy, a nie dostosowany, jednak w długiej perspektywie dostaje wiele, wiele benefitów. My się spotkaliśmy wiele razy w naszej historii, kiedy tak naprawdę zmienialiśmy rozwiązanie, które było zbudowane pod klienta wiele lat temu, ale osoby, które pracowały, zarządzały tym i utrzymywały, już nie pracują w korporacji. Firma, która to budowała, to była firma zewnętrzna, zmieniła profil. Wiele tak jakby przykładów, kiedy nagle się okazuje, że żeby dalej utrzymywać ten produkt, uszyty trochę na miarę,
No, nie ma to jak, tak? Trzeba zrobić nowy projekt, zbudować na nowo albo przebudować. Dlatego tu jest bardzo dużo tak jakby zalet. Ja tak jak jeszcze wracając do tego, co tutaj o czym rozmawiamy, dla mnie na przykład, naprawdę jedną z takich kluczowych rzeczy przy współpracy korporacji ze startupem jest właśnie ta świadomość. Ta świadomość tego, że jednak my budujemy produkt z wami jako jednym z pierwszych klientów i macie na to bardzo duży wpływ, trochę kierujecie nami, ale jednak my budujemy ten produkt jako pewną wizję i jakby docelowo rozwiązanie. Wydaje mi się, że to są też trochę dwa różne poziomy podejmowania decyzji, ponieważ korporacja do startupu na samym początku raczej jest zainteresowana rozwiązaniem swojego problemu niż uzależnieniem od siebie spółki. Natomiast jeżeli w toku tej współpracy no dojdziemy do wniosku, że chcemy mieć tą technologię na wyłączność, bo na przykład staje się ona jakimś elementem albo naszego kluczowego biznesu, albo naszej jakiejś kluczowej, nowej, wypracowanej wspólnie przewagi, wtedy myślę jest ten etap tak naprawdę dogadania się i przejęcia biznesu. Ale początek to jest po prostu czysta chęć rozwiązania swojego problemu. Dokładnie. A Przemek, jakie masz doświadczenia w tym zakresie? Ja mam wrażenie, że ostatnio też jakby zrozumienie tego problemu przez korporację dużo jakby staje się coraz lepsze. I tak z moich doświadczeń rozmów, które odbywam, coraz częściej widzę podczas rozmów, które mamy z jakimiś tam klientami czy potencjalnymi klientami korporacyjnymi, że oni sami wychodzą, jakby mówią o swoim problemie, mówią, jakby chcieli wykorzystać nasze rozwiązanie, czy jakby chcieli z nami współpracować, a później sami przedstawiają jakieś możliwości, które z tego wynikną dla nas. Czyli mówią, słuchajcie, pracujcie z nami, zróbmy jakąś akcję wspólnie, a swoją drogą zobaczcie, że to będzie dla was super jako case study dla kolejnych firm, albo zobaczcie, że my mamy kontakty jeszcze z naszą branżą i chętnie polecimy was dalej. I mam wrażenie, że coraz bardziej takie świadome tej współpracy korporacje same wychodzą z tym, że możemy wam coś zaoferować, żeby nie tylko was nie uzależnić od nas, ale też żeby pomóc wam rozwinąć wasz biznes, ale żebyśmy mieli jakby fajną relację, na której wszystkim zależy i nie jest oparta tylko i wyłącznie na tym, że wy teraz na nas zarabiacie. Także zgadzam się w 100% ze wszystkim, co zostało powiedziane, ale mam wrażenie, że ten problem staje się coraz mniejszy, coraz więcej korporacji też rozumie, skąd wychodzą startupy, jakie mają cele i korporacjom zaczyna zależeć na tym, żeby po prostu te współprace układały się fajnie i startupy się rozwijały przez kooperację z nim. Czy już powiedzieliśmy tutaj, że jest wiele korzyści, jeśli chodzi o tę współpracę pomiędzy korporacjami a startupami, a czy dla was to jest taka współpraca strategiczna, czy ma jednak bardziej taką wartość dodaną, która jest fajna, wzmacnia wasz biznes, ale nie jest jednak core'em? Czy jednak warto, aby trochę, czy ta szala się po prostu przesuwa na korzyść tego, że im większe znaczenie ma ta współpraca? Może ja zacznę. Z naszego punktu widzenia to jeszcze nie jest współpraca strategiczna. Jest to gdzieś tam, współpraca jest działalnością poboczną i raczej na razie myślimy o tym, żeby wpuszczać startupy wszędzie tam, gdzie nie jest to naszym core biznesem, zwłaszcza, że nasz biznes jest bardzo mocno obwarowany. Natomiast uważam, że dużą korzyścią jest właśnie korzystanie z wiedzy, pomysłów startupów, żeby usprawniać wszystko inne, co jest poza tą główną częścią biznesową. Przynajmniej na naszym etapie. Ignacy, jak na to patrzysz? Czy coraz większe znaczenie ma ta współpraca ze startupami dla korporacji? To ciężkie jest, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Z perspektywy całej organizacji jako grupy kapitałowej, myślę, że wzrasta poziom istotności współpracy ze startupami, przynajmniej chciałbym, żeby tak było i faktycznie jednym z przykładów jest fakt, że mieliśmy ostatnie wydarzenie GPW Venture Network Day, które myślę, że było dla nas dużym sukcesem. Pierwsze wydarzenie takie nasze autorskie i dosyć duże, udało się zgromadzić wiele osób. I na tym wydarzeniu razem z prezesem
Markiem Dudlem zapowiedzieliśmy, że jedną z inicjatyw strategicznych na właśnie przyszłą naszą perspektywę jest projekt GPW Venture Network. Więc jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, no to patrząc przez pryzmat tego, że znalazł się projekt, który ma wspierać polski ekosystem startupowy wśród projektów strategicznych giełdy papierów wartościowych, jest przykładem tego, że ta istotność tej współpracy wzrasta z naszej perspektywy. Na pewno to nie jest tak samo istotny produkt jak nasz core biznes, na którym zarabiamy pieniądze i przynosimy zyski naszym akcjonariuszom. Jednakże dostrzegamy fakt, że te startupy są przyszłością naszego core biznesu tak naprawdę, no bo jeżeli nie będziemy mieć nowych, innowacyjnych podmiotów, które będą poszukiwały kapitału na rynku kapitałowym, tak naprawdę będziemy odcięci od nowych, dużej części nowych przedsiębiorstw powstających w Polsce. I na pewno tutaj to jest z tego względu dla nas strategiczny obszar, ponieważ rynek po COVID-zie zwłaszcza stał się na tyle globalny. Jeszcze widać, że rynek francuski czy niemiecki nie jest aż tak bardzo otwarty na startupy z Polski, jeżeli chodzi o ich inicjatywy takie, które są kluczowe dla funkcjonowania. Oni bardzo mocno ze sobą współpracują, ale myślę, że to jest kwestia pewnie kilkunastu miesięcy, jak zaczną też poszukiwać intensywnie tych startupów poza obszarem Niemiec i Francji i będą udostępniać im swoją infrastrukturę. I tu z naszej perspektywy bardzo ważne jest, żeby te startupy miały tą infrastrukturę w Polsce, miały możliwość współpracy z pierwszymi klientami oraz rozwoju ich produktów, usług właśnie w Polsce z tymi korporacjami, tymi firmami, bo to nie zawsze musi być duża korporacja, które dają takie możliwości i stać po prostu finansowo te firmy na to, żeby na taką współpracę sobie pozwolić. No i my chcemy być z tymi startupami, po prostu widzimy potencjał, że po takich współpracach bardzo szybko te firmy rosną. Ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem jednego z banków i mówił, że jakby dojście kiedyś do poziomu klienta korporacyjnego z klienta firmowego zajmowało 20-25 lat. Teraz w skali globalnej są to 3 do 5 lat, więc te firmy bardzo szybko rosną i bardzo szybko mogą być naszymi klientami, więc jeżeli chodzi o jakby rynek kapitałowy, to myślę, że to jest jakby strategiczny obszar, w którym powinniśmy się aktywnie rozpychać na tym rynku i zaznaczać tą obecność, że w Polsce da radę rozwijać startupy i mamy tak naprawdę wszystko poza finansowaniem, które jest prawdopodobnie wciąż największe w Unii Europejskiej, ale tym tak naprawdę systemem takim biznesowego wsparcia, czyli nie mówimy tutaj o grantach, ale faktycznie realnego stawienia czoła wyzwaniom rynkowym i sprawdzenia, czy nasz produkt jest gotowy do tego, żeby ktoś za to zapłacił. Dokładnie. A jak to wygląda po drugiej stronie, czyli właśnie po stronie startupów? Czy dla was to jest bardziej strategiczna współpraca niż dla korporacji? Czyli współpraca z korporacjami. Jak wy się na to zapatrujecie? To może Przemku, pozwolisz. Okay. To jest, z naszej perspektywy to wygląda zawsze tak, że duży klient korporacyjny jest strategiczny, tak? Bo to jest jakby z punktu widzenia startupu, szczególnie na tym wczesnym etapie, no jest to tak jak Przemek wcześniej wspomniał, to angażuje praktycznie większość zasobów w startupie bardzo często, więc z samego tego faktu, że jest to jeden z głównych czynności, które wykonujemy, absorbuje to bardzo dużo i zasobów, i energii, i również tak jakby planowania. Więc my lubimy myśleć o tym jako strategiczne partnerstwo, natomiast to też trzeba sobie uświadomić co powiedział Piotr i Ignacy, że z punktu widzenia korporacyjnego startup przynosi pewne ryzyko, czyli tak naprawdę osadzenie procesu korowego, Piotr o tym wspomniał, o technologię trochę niezwalidowaną, a nawet jeżeli nam się udał bardzo fajnie poc na czymś, to jednak jest spółka, stabilność spółki tak naprawdę i tego startupu, czy on przetrwa kolejny rok, kolejne dwa lata, no jest dużym znakiem zapytania.
Dlatego to, co my widzimy też często, też w zależności, gdzie jesteśmy w jakimś tym rozwoju. Nasze rozwiązania na przykład w naszym doświadczeniu po jakimś czasie przechodziły jako rozwiązania core'owe, ale z jakimś taką dozą pewnych zabezpieczeń. To znaczy na takiej zasadzie ostatnio się spotkaliśmy z takim wymogiem, że korporacja chciała się zabezpieczyć na wypadek, gdybyśmy zostali przejęci przez innego gracza. I wtedy tak naprawdę nowy gracz wprowadza nową strategię. I załóżmy, produkt albo strategia, którą startup miał, już jest niespójna ze strategią osoby albo firmy, która to przejmuje. I na przykład korporacja, bazując na rozwiązaniach Alpha Moon, akurat w tym przypadku core'owych, chciała mieć to zabezpieczenie, że na wypadek takich sytuacji, jakby ten proces core'owy ma pewną, jest pewien bufor bezpieczeństwa, że tak powiem, w tym kontekście. Dlatego jakby ja tylko tutaj chciałbym tak wszystkim osobom, które słuchają, no słuchać tej debaty z punktu widzenia startupu, żeby mieć dobrze ustalone oczekiwania, bo jakby my chcemy myśleć o tym jako o strategicznym partnerze i bardzo fajnie, jeżeli na przykład w ramach tej współpracy mamy ustalano reference call, możemy się chwalić tym logo, to jest bardzo ważne dla nas, dla startupów, a wiem, że często to jest duży problem i dla nas to już wystarczy jako strategiczne partnerstwo, że my możemy mówić o tej współpracy. Tutaj wspomniał też Ignacy, że czasami ktoś dzwoni do naszych klientów sprawdzić, jak to poszło. To jest bardzo cenne na początku. No i w ramach, jak ta współpraca się rozwija, Oczywiście te ryzyka są bardziej mitygowane i jakby ta współpraca nabiera bardziej tak jakby zaczynów bardziej partnerstwa, ale tak jak tutaj wspomnieliśmy, dopóki my nie pokażemy pewnej stabilności albo dużego finansowania, albo już masy tych klientów i pewnej trakcji, no to jest jednak mitygacja ryzyka. Tak jak przynajmniej to z mojego punktu widzenia wynika, co jakby absolutnie nie przekreśla tych współprac, to co powiedzieliśmy, to jest bardzo cenne, tylko warto sobie uświadomić, co na takim wczesnym etapie można uzyskać, a co tak naprawdę myślę, że będzie bardzo trudne. Nie wiem, Przemku, co chcesz dodać jeszcze? Tak. Ciężko cokolwiek dodać, jakby zgadzam się tak generalnie, jak startup dopiero zaczyna swoją działalność, ma pierwszych 5, 10 czy nawet 50 klientów, no to każdy z nich jest strategiczny de facto i każdy, jakby nie wiem, rozmawiając z inwestorami czy zapewniając rozwój firmy, trzeba dbać o utrzymanie właśnie tych klientów, utrzymanie ciągłego rozwoju. Dlatego dopóki nie jest się jakąś większą, funkcjonującą firmą, no to każdy taki klient korporacyjny, który w większości przypadków jest jakby bardzo dużym kontem, bardzo dużym źródłem przychodów, automatycznie jest strategiczny. I nawet dla nas, jesteśmy głównie firmą B2C, oferującą rozwiązania dla klienta indywidualnego, no to wciąż, zawsze kiedy pojawia się u nas też współpraca z jakimiś korporacjami, no to automatycznie staje się bardzo duży projekt dla nas, który jest bardzo istotny i tak jak rozmawialiśmy, istotna część zasobów jest na to kierowana. Mm-hmm. Padło tutaj wcześniej o współpracach ze startupami z zagranicy i chciałam zapytać, jak wy się na to zapatrujecie tutaj, zwłaszcza pytanie też do korporacji, może tutaj Piotr odpowie na początek, i jakie tutaj mamy możliwości, jakie warunki musi spełnić startup, żeby móc w ogóle współpracować z firmą, która ma siedzibę w Polsce, oczywiście mowa o startupach właśnie spoza Polski. Nie ma żadnych warunków. Ma rozwiązać nasz problem. To jest takie samo oczekiwanie zarówno wobec startupów krajowych, jak i zagranicznych. Podchodzimy bardzo pragmatycznie. Jeżeli masz rozwiązanie, które nam pasuje, to okej, siądźmy, rozmawiajmy. Tutaj przeszkodą mogą być różnice kulturowe. Ewidentnie to wychodzi w czasie tych procesów i trochę to po prostu utrudnia porozumienie. Natomiast jako takich ja nie widzę ograniczeń. Jeżeli ktoś jest z Niemiec i ma dobry pomysł, który pozwoli usprawnić moją organizację, to dlaczego nie? Także my jesteśmy otwarci. Mm-hmm. A z drugiej strony, a to dobrze, to może na początek w dalszej kolejności zapytam Ignacego, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o współpracę z zagranicą, z zagranicznymi startupami? Wiesz co,
Ciężko powiedzieć, ponieważ nie mieliśmy takiej współpracy. Oczywiście w momencie agresji Rosji na Ukrainę pomogliśmy startupom i jeden z startupów też u nas znalazł miejsce do pracy. Była to bardziej takie wsparcie. Byliśmy też partnerem strategicznym coworku zorganizowanego przez CoFund w ramach Polish Ukrainian Startup Bridge. Od 5 lat współpracujemy, prawdopodobnie z tego, jeżeli pamięć nie zawodzi, to od 5 lat współpracujemy właśnie z CoFundem w ramach projektu Polish Ukrainian Startup Bridge. Szukamy tych startupów, staramy się zaznaczać swoją obecność i otwartość na współpracę z startupami. Byliśmy partnerem w Poland Prize. Niestety tak się złożyło, że zbiegło się to w czasie z właśnie agresją Rosji na Ukrainę i jakby podaż tych projektów była ograniczona, a także warunki, które zostały postawione, bo w tamtym czasie, nie wiem jak to teraz wygląda, bo już Poland Prize się skończył, ale czekamy, może od nowego roku będą kolejne możliwości. My korzystaliśmy właśnie z programów Scale Up Poland Prize, więc liczymy, że po nowym roku wrócimy do bycia tak zwanym odbiorcą technologii i współpracy ze startupami w tym obszarze. Więc jesteśmy na pewno otwarci, ale nie mamy tutaj jakby doświadczenia takiego poza paroma rozmowami, które odbywaliśmy ze startupami z zagranicy, więc tutaj nie ma dodatkowych warunków. Oczywiście, no jeżeli to miało być w ramach Poland Prize'u, teraz będzie ten startup booster, to na pewno są jakieś wymogi, które trzeba spełnić. Nie wiem, czy są takie same jak przy Poland Prize, ale myślę, że mogą być podobne. Więc tak to wygląda z naszej strony, ale tak jak tutaj Piotr powiedział, no jeżeli będzie startup z Niemiec, który chce z nami współpracować, to nie widzimy takich przeszkód i my byśmy chcieli, żeby giełda poprzez ten projekt, o którym wspominałem, GPW Venture Network, stworzyła taką sieć, która będzie atrakcyjna nie tylko dla projektów z Polski, ale też żebyśmy przyciągali spółki z naszych sąsiednich krajów, a może także z innych części świata, ponieważ na giełdzie mamy notowane naprawdę korporacje, które są w swoich obszarach jednymi z lepszych na świecie, więc myślę, że może być to też atrakcyjny rynek dla startupów z zagranicy, więc tutaj zarówno jeżeli jako odbiorca technologii, jak i przy projekcie, który właśnie w najbliższym czasie uruchomimy. Mam nadzieję, że w grudniu zrobimy okrągły stół taki, na którym zaprezentujemy już naszą platformę. Jesteśmy otwarci na współpracę z zagranicą. Tak samo nasz event był ambasadorskim eventem dla Viva Technology, największego eventu w Europie startupowego, więc tą współpracę z zagranicą staramy się utrzymywać i ją systematycznie budować. Piotrze? No tak, bo my w tej chwili rozmawiamy o takiej operacyjnej współpracy ze startupami, natomiast no, ja muszę powiedzieć, że my jako Totalizator Sportowy jesteśmy wraz z PFR-em udziałowcem funduszu Venture Capital, który inwestuje po prostu w startupy. I tam są zarówno, znaczy warunkiem kluczowym inwestycji jest, żeby spółka, która jest w naszym portfelu, miała silny polski komponent. I nawet jeżeli są to spółki zagraniczne, to my w ramach naszej inwestycji przekierowujemy ich zaangażowanie tutaj do Polski, ściągamy te talenty i współpracę korporacje ze startupami również w ten sposób mogą nawiązywać, nie tylko jako klienci, odbiorcy usług, ale również jako podmioty po prostu wspierające ich rozwój. Czasami uda się to połączyć, wtedy korzyść jest powiedzmy podwójna. Mhm. Natomiast... jest to aspekt, który dla nas jest dosyć ważny. Mhm, oczywiście. A jeszcze, jeśli chodzi o tą drugą stronę, czyli startupów, jak wasza współpraca z zagranicą wygląda? Czy rzeczywiście jest tak, jak to się wydaje z boku, że pandemia jednak sprawiła, że te granice się otworzyły i że chętnie jednak korporacje również sięgają po startupy z Polski? Jakie wasze są doświadczenia w tym zakresie? To może ja szybko powiem, no będąc w branży e-sportowej, gamingowej, która nigdy nie była szczególnie jakby krajowa czy narodowa, w naszej branży zawsze, nie wiem, czy turnieje się rozgrywało, czy wszystkie gry są dostępne dla wszystkich w internecie, dlatego dla nas współpraca z firmami czy z graczami zagranicznymi
była oczywistością od samego założenia i akurat w naszym wypadku tutaj pandemia oczywiście rozwinęła rynek, ale nie zmieniła nic w kontekście internacjonalizacji i my od samego początku rozmawialiśmy ze wszystkimi potencjalnymi partnerami, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę, skąd pochodzą. I tak, większość naszych przychodów pochodzi z zagranicy, a nie z Polski, także no, tak. Wydaje mi się, że na wielu rynkach, szczególnie tych bardziej zglobalizowanych, bycie z Polski jest czymś zupełnie naturalnym, czy bycie skądkolwiek oczywiście. Mm-hmm. I to na pewno nie powoduje jakichś problemów w rozmowie z firmą z Francji, Stanów, Brazylii czy Arabii Saudyjskiej. No tak, chociaż też słyszałam głosy od różnych startupów, że jednak one mają trochę trudności, że jeżeli nie znają kogoś z zarządów tych chociażby funduszy czy korporacji zagranicznych, to mają takie poczucie, że no, nie bardzo jest, mogą po prostu tam wejść z łatwością, więc niektórzy mają takie doświadczenia, że faktycznie to nie jest wcale takie łatwe. Znaczy oczywiście, nie mówię, że to jakby nawiązanie współpracy z jakąś dużą korporacją zagraniczną jest proste, no ale tak samo nie mając kontaktu do kogoś w Polsce będzie to równie trudne. No, ciężko sobie wyobrazić, że ktoś teraz przyjdzie do siedziby totalizatora sportowego i będzie czekał, aż trafi na kogoś z zarządu, żeby zacząć rozmowę. I wydaje mi się, że pod tym względem oczywiście, jakby są jakieś bariery, które trzeba pokonać, poznać osoby w nowym kraju, czy nawiązać jakieś relacje, ale kiedy już ma się nogę w drzwiach, powiedzmy, to wydaje mi się, że nie sprawia, jakby to nie jest duży problem, skąd się jest, z kim się rozmawia i coraz więcej jest możliwości wychodzenia na zagraniczne rynki. To może tutaj dodam do tego, co Przemek powiedział. Właśnie w takim biznesie B2B, szczególnie do większych klientów, to zadałaś pytania, czy pandemia troszeczkę ułatwiła ten kontakt. W naszym doświadczeniu ułatwiła w jakiejś tam formie, szczególnie przez ostatnie kilka lat, to znaczy była większa skłonność z przyczyn oczywistych do tego, żeby rozmawiać zdalnie i żeby nawet dogadywać warunki, domykać kontrakty, nawet bez fizycznego spotkania. Natomiast to się trochę zmienia teraz znowu, jest w naszym odczuciu, wraca jakby model hybrydowy, to znaczy tak, rozmawiamy zdalnie, ale jednak kontakt personalny jest bardzo cenny i szczególnie to, co my widzimy na tych rynkach, na których my operujemy, rynkach finansowych, ważne jest pojawianie się na konferencjach branżowych, tam, gdzie jakby nasi potencjalni klienci są, często tam, gdzie nasi potencjalni klienci nawet szukają swoich klientów, to znaczy przedstawiają swoje oferty, mają swoje stoiska. I widzimy jakby teraz jakby wartość, ale też również potrzebę, przynajmniej w tym biznesie, w którym my jesteśmy, żeby jednak budować te relacje i iść przez jakieś zaczepienie, tak? Bo tak jak powiedział Przemek, no dojście na przykład do zarządu dużego banku jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe tak z ulicy, ale różnymi metodami, czy też właśnie poprzez eventy, poprzez jakieś programy, na przykład takie programy akceleracyjne, które też się dzieją na Zachodzie, właśnie się pojawić i budować jakby swoją, przede wszystkim budować swoją markę na tamtym rynku, tak? Więc jakby jest spore ułatwienie, ale dalej jakby przynajmniej dojść do klientów korporacyjnych wymaga no sporego efortu i różnych jakby kanałów dojścia, że tak powiem. Mhm. Jasne. To już na zakończenie, bo widzę, że zbliżamy się do końca naszego spotkania dzisiejszego. Chciałam jeszcze zapytać o CVC, bo z naszego raportu właśnie o współpracy korporacji ze startupami wynika, że to tak, takie dane są szacunkowe, ale że 20% korporacji decyduje się zainwestować kapitał w startup, z którym współpracuje. Moje pytanie jest takie, po pierwsze, dlaczego nie każdy startup współpracujący z korporacją nadaje się, aby CVC chciało w niego inwestować, a po drugie, czy startupy w ogóle chcą tych współprac stricte z CVC? To może zapytamy Piotra. Nie odpowiem na drugą część pytania, jeżeli chodzi o to, dlaczego startupy chcą bądź nie chcą współpracować z CVC. Nie stoję po stronie startupów. Natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie w startupy, to
To jest tak, że my traktujemy nasz fundusz jednak jako fundusz i możliwość zarobku kapitałowego. Dla nas możliwość włączenia startupu w nasz obieg korporacyjny jest taką korzyścią dodatkową, która dodatkowo napędza korzyść numer jeden. Więc to jest współzależne, ale jednak w przypadku CVC jednak kierujemy się chęcią osiągnięcia zysków kapitałowych. Mhm. A jak to wygląda w przypadku startupów? Może Norbert? Czy rzeczywiście, tak jak z Twoich doświadczeń też founderów i rynku, tak jak się orientujesz, czy startupy w ogóle chcą współpracować z CVC? Wiesz co, powiem szczerze, że my mamy dość niewielkie doświadczenie pracy z CVC. Mieliśmy sporo rozmów i nawet jeden ze funduszy CVC złożył nam ofertę, mamy term sheet do zainwestowania. I to akurat miało sens dla nas, ponieważ jakby strategia produktu była bardzo mocno spójna właśnie z branżą i z korporacją. Czyli jakby nasz produkt, trochę tutaj mówiąc nawet, wracając, nawiązując do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, był dość mocno strategiczny dla tej korporacji i ona miała swój zespół CVC. I to miało sens. To miało sens z punktu widzenia CVC właśnie tej korporacji i nasz, my chcieliśmy iść w tym kierunku. Takie jakby plusy, które widzieliśmy, polegały na tym, że korporacja była w grupie. Poprzez wejście, nawet zainwestowanie, dostawaliśmy też jakby dostęp do grupy kapitałowej i jeszcze pomoc w wejściu na rynki międzynarodowe. I to było jakby głównym, że tak powiem, oprócz kapitału oczywiście, to było głównym benefitem, który my widzieliśmy. Ostatecznie doszło do tej inwestycji zupełnie z innych przyczyn, ale ja widzę wartość w tej formie, czyli naprawdę startup wtedy ma możliwość szybszego skalowania i wejścia na inne rynki. To jest bardzo cenne, uważam. Natomiast oczywiście CVC ma inną filozofię, tutaj trochę Piotr wspomniał o tym, jest to trochę inna filozofia inwestowania, też zależy jak CVC działa, bo czasami CVC są zupełnie niezależnymi jednostkami, czasami CVC tak naprawdę zarząd banku podejmuje wszystkie decyzje, tak naprawdę zarząd musi widzieć jakby potencjał i trochę też na startup się patrzy z punktu widzenia metryk finansowych, jeżeli mówimy to o banku, a więc jakby inna charakterystyka, natomiast z naszego doświadczenia jest tak, że jeżeli to jest bardzo spójne i zalinowane z golami startupu i ze strategią, to warto takie rzeczy rozważyć. Mm-hmm. Przemek, jak u Ciebie to wygląda? Jednym z naszych inwestorów jest FFVC Tech and Gaming Powered by Totalizator Sportowy, który wydaje mi się, że pod tym względem jest trochę nietypowym funduszem CVC, no bo nie jest jakby bezpośrednio częścią Totalizatora Sportowego, tylko jest powiedzmy stowarzyszony, ale mamy bardzo dobre relacje i z funduszem, i z Totalizatorem i jesteśmy bardzo zadowoleni ze tej współpracy. Tak, to od razu wyjdę Ci słowo, powiem, że udało nam się znaleźć bardzo dobry zespół zarządzający po prostu do funduszu. Mm-hmm. Tak, także z mojej strony mogę powiedzieć, że takie współprace czy takie inwestycje powiedzmy przez tego typu fundusze mogą być bardzo korzystne, jakby poza oczywiście samym kapitałem dla startupu, bo otwierają dużo drzwi do dużo kontaktów z tą korporacją, ale też z innymi, z nimi związanymi. Ale my też mieliśmy gdzieś na naszej drodze oferty czy propozycje inwestycji z innych CVC, na które się nie decydowaliśmy, bo one bardzo często do nas oznaczałyby, że musielibyśmy wchodzić na rynki, które albo jakby bardzo skupić się na rynkach, na których niekoniecznie chcieliśmy w danym momencie. I często wydaje mi się, że inwestycja CVC trochę nawiązuje do tego ryzyka, o którym Norbert mówił na samym początku, czyli wtedy stajemy się już niesamowicie zależni od jakiejś spółki, niesamowicie zależni od tego, jakie oni mają plany. I wiadomo, kapitał zawsze jest wartościowy dla startupu i to nigdy nie jest coś, obok czego się przychodzi jakby obojętnie, jeżeli ktoś składa ofertę inwestycji. No ale w naszym wypadku zdarzało nam się nie iść z takimi propozycjami, nie decydować na nie, no bo po prostu
obawialiśmy się ryzyka, które z tym się wiązało. Mhm. Dobrze, też tak na zakończenie Ignacego może poprosimy o głos, czy dla Was jako dla giełdy współpraca ze startupem, który już współpracuje w modelu CVC, jest atrakcyjna? My jako giełda nie mamy funduszu CVC, co prawda dokonaliśmy jednej inwestycji w startup, który był najpierw, jakby współpracował z nami w ramach pilotażu, ale nie mamy takiego podmiotu, który zajmowałby się inwestycjami, więc tak jak mówimy, raczej szukamy na rynku rozwiązań naszych problemów, zwłaszcza tych, które obarczają nasz taki codzienny biznes od strony administrowania go, zarządzania nim, więc nie mamy jakby tutaj żadnych przeszkód do współpracy ze startupem, który ma już na pokładzie fundusz CVC. Mówię tak na kończąc, chciałbym jeszcze wykorzystać i zachęcić wszystkich do obserwowania informacji na temat projektu GPW Venture Network, ponieważ myślę, że ten projekt będzie odpowiadał, przynajmniej mam taką nadzieję, że odpowie na większość tych kwestii, które zostały tu poruszone w zakresie kontaktu z dużymi właśnie odbiorcami technologii, ponieważ chcemy pod koniec tego roku jeszcze uruchomić platformę, na której startupy będą miały dostęp do przedstawicieli emitentów giełdowych i będą mogli nawiązywać właśnie relacje. Wokół tego będziemy tworzyć różne spotkania, coroczny event, taki jak właśnie GPW Venture Network Day, który miał miejsce w październiku, ale także różnego rodzaju szkolenia. Będziemy starali się być jakby na czasie z tym, co się dzieje w ramach tych współprac, więc będziemy się dzielili aktualnościami czy wydarzeniami, które w ramach tej sieci networkingowej będą się pojawiać, więc myślę, że to jest dosyć atrakcyjne dla startupów, ale także dla dużych firm, które myślą o współpracy ze startupami, a także funduszy czy aniołów biznesu, którzy będą mogli śledzić, które firmy z jakimi startupami współpracowały. Może uda nam się namówić do jakichś właśnie wywiadów po takich współpracach, jak taka współpraca przebiegła, więc myślę, że to jest wartościowy projekt i mam nadzieję, że już niebawem uda nam się go uruchomić i zaczniemy budowanie naszej sieci. Jedna informacja jakby dla startupów, że będziemy pozyskiwać startupy nie bezpośrednio, mówiąc kolokwialnie, z ulicy, tylko jednak na naszą platformę, żeby się dostać, będzie trzeba być rekomendowanym przez jakiś podmiot partnerski. Mówimy to albo o akceleratorze, albo właśnie po współpracy z jakąś korporacją. Korporacja będzie mogła taki podmiot puścić na naszą platformę, ale nie będziemy jakby tutaj otwarci na wszystkich, ponieważ wymagałoby to od nas stworzenia dodatkowego zespołu, który by się zajmował weryfikacją tych startupów, więc na pewno w pierwszej fazie będziemy otwarci na różne startupy z programów akceleracyjnych, konkursów i tych podobnych podmiotów, które będą z nami tutaj współpracować. Mhm. Dziękuję bardzo, Ignacy. Również zachęcam do odwiedzenia platformy, kiedy już zostanie uruchomiona, i tak samo zapraszam do naszego serwisu Startup Poland Standardy, gdzie również piszemy o rynku. Także bardzo dziękuję dzisiaj wszystkim Wam za spotkanie, za to, że udało nam się chwilę porozmawiać i mam nadzieję do ponownego zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki, cześć. Hej.